Szukasz odpowiedzi, czym są megapiksele, mAh czy IP67? W dzisiejszym materiale z cyklu Wyjaśniamy technologię postaram się wytłumaczyć te smartfonowe terminy. Każdy, nawet najtańszy smartfon wyposażony jest w aparat. Czytając opisy tego elementu telefonów, w oczy rzucają się przede wszystkim megapiksele. Megapiksel to milion pikseli, a więc pojedynczych punktów, które składają się na każde zdjęcie. Dla przykładu. Matryce 12-megapikselowe, w zależności od proporcji, zwykle mają 4048x3040 lub 4256x2848 pikseli. Kiedy pomnożymy szerokość i wysokość, faktycznie wyjdzie około 12 milionów. Główne aparaty we współczesnych smartfonach mają zwykle od 48 do nawet 200 megapikseli. Jednak więcej nie zawsze oznacza lepiej. 200-megapikselowe zdjęcia robione w pełnej rozdzielczości będą zajmowały więcej miejsca na dysku niż 48-megapikselowe, natomiast wcale nie muszą uchwycić więcej detali. Finalna jakość zdjęcia zależy też od innych parametrów aparatu czy algorytmów przetwarzania obrazu. Warto pamiętać, że w trybie domyślnym zdjęcia wykonywane są zwykle w niższej rozdzielczości. Mój smartfon wyposażono w 48-megapikselową matrycę, domyślnie jednak robi zdjęcia w 12 megapikselach. Taki zabieg sprawia, że zdjęcia wykonywane są szybciej i zajmują mniej miejsca w pamięci telefonu. Warto dodać, że nawet 12-megapikselowe zdjęcie ma wyższą rozdzielczość niż ekrany 4K. W związku z tym, jeśli nie potrzebujecie drukować billboardów albo mocno kadrować zdjęć, 12 megapikseli będzie wartością w zupełności wystarczającą. Drugą najczęściej podawaną przez producentów wartością w aparatach jest przysłona. Parametr zwykle wynoszący od f1.7 do f2.8 informuje, ile światła przepuszczane jest do matrycy. Im niższa wartość, tym aparat jest jaśniejszy, a więc zdjęcia wykonywane w ciemnych warunkach wyjdą lepiej aparatem z przysłoną f1.7 niż na przykład f2.4. W jakości zdjęć na smartfonie dużą rolę odgrywają algorytmy przetwarzania. Wybierając między dwoma lub więcej smartfonami, najlepiej jest poszukać testu porównawczego. W ostatnich latach producenci spopularyzowali różne typy obiektywów. W topowych smartfonach będą to średnio 4 aparaty. Matrycę główną nazywa się szerokokątną i zawsze oferuje ona najlepszą jakość. Robi się nią typowe zdjęcia. Obiektyw ultraszerokokątny zapewnia większe pole widzenia. Bez oddalania się od fotografowanego obiektu uchwycić można więcej. Aparat z teleobiektywem z kolei oferuje optyczne przybliżenie. Ten typ obiektywu przyda się przy fotografowaniu obiektów w oddali. Czasami spotkać się można też z aparatami makro, które są bardziej ciekawostką. Umożliwiają robienie zdjęć małych przedmiotów z bliska. Przede wszystkim w głównych aparatach można spotkać się ze skrótem OIS. Jest to optyczna stabilizacja i przyda się ona w fotografii nocnej czy filmowaniu. Niestety aparaty są kategorią, w której nie zawsze świetne parametry idą w parze z jakością zdjęć, więc pod tym względem najlepiej kierować się recenzjami i testami. Dużo łatwiej za to interpretuje się pojemność ogniwa i jego ładowanie. Pojemność akumulatorów w smartfonach wyrażana jest w jednostce mAh. Im jest ich więcej, tym ogniwo jest pojemniejsze, a smartfon powinien działać po prostu dłużej. Na czas pracy wpływają także podzespoły i oprogramowanie, ale długość pracy jest ściśle powiązana z pojemnością. Standardem w sprzętach z Androidem jest około 4500 mAh. Natomiast smartfony gamingowe, takie jak Asus ROG 5 i 6, mogą pochwalić się akumulatorem o pojemności aż 6000 mAh. Szkoda, że nie każdy producent ma w ofercie telefon z takim ogniwem. Jednak nawet najpojemniejszy akumulator nie będzie zbyt praktyczny w codziennym użyciu, jeśli smartfon nie zaoferuje szybkiego ładowania. Dużo producentów ma własne standardy ładowania, które nazywane są w kreatywny i często mylący sposób. Mamy Quick Charge, VOOC czy Turbo Power. Niestety często zdarza się tak, że na przykład ładowarka OnePlusa szybko naładuje jedynie smartfony tego producenta. Mam nadzieję, że po ujednoliceniu wejść do ładowania, Unia Europejska weźmie na celownik standaryzację metod szybkiego ładowania. Biorąc pod uwagę skomplikowane nazewnictwo technologii i standardów, najłatwiej jest porównać moc, która określana jest za pomocą watów. Podstawowe ładowarki mają 10-15 W i naładują akumulator o pojemności 5000 mAh w jakieś 2,5 do 3 godzin. Szybkie ładowarki zaczynają się od około 30 W, a te najszybsze charakteryzują się mocą od 60 do nawet 210 W. 60-watowa ładowarka naładuje ogniwo 5000 mAh w niecałą godzinę. Dla osób pracujących w domu lub w biurze
Wygodną opcją będzie ładowanie bezprzewodowe. Smartfon odkładany na podstawkę ładującą zawsze będzie gotowy do działania. Ładowarki w standardzie Qi mają do 15 W, a na przykład OnePlusowa ładowarka dostarczy nawet 50 W kompatybilnym smartfonom. Jednak w mojej ocenie szybkie ładowanie bezprzewodowe nie jest tak istotne, jak sprawne uzupełnianie energii po kablu. O standardzie wodoszczelności mówiłem w materiale z tego cyklu, ale o słuchawkach bezprzewodowych. W smartfonowym świecie producenci również korzystają z certyfikacji IP. Pierwsza cyfra po tych literach oznacza ochronę przed ciałami stałymi, a druga przed cieczami. Motorola do niskopółkowych smartfonów często dorzuca IPX2, co przetłumaczyć można jako ochronę przed kroplami wody. IPX4 chroni przed deszczem, a IPX7 przed zanurzeniem do metra w czasie do 30 minut. Im wyższa numeracja certyfikatu IP, tym lepiej. Warto jednak pamiętać, że producenci nie rekomendują zanurzania smartfonów i niechętnie w ramach gwarancji naprawiają urządzenia uszkodzone wodą. Od dłuższego czasu najwięksi polscy operatorzy oferują eSIM. Nowy standard funkcjami nie odbiega od dalej popularnych nano SIM, ale nie ma fizycznej postaci. Kompatybilność eSIM z naszym telefonem najlepiej sprawdzić na stronie operatora. Wirtualną kartę obsługują Samsungi z serii Galaxy S już od modelu S20, czy iPhony od modelu XS. Obecnie większość smartfonów jest kompatybilna z siecią 4G. O obsłudze 5G przez smartfona można przeczytać w jego specyfikacji. Tu warto się upewnić, że wybrana przez nas oferta operatora obejmuje najnowszy standard sieci. Będąc w temacie łączności, ważnym modułem jest Bluetooth. Odpowiada on za połączenie bezprzewodowe ze słuchawkami, głośnikami, smartwatchami czy nawet autami. Im nowsza wersja, tym lepiej. Natomiast chcąc korzystać z dużej ilości bezprzewodowych sprzętów, warto upewnić się, że nasz smartfon i urządzenia bezprzewodowe obsługują Bluetooth w wersji minimum 5.0. Ta wersja względem poprzednich oferuje większy zasięg. Dopracowano też zużycie energii, więc smartfon i podłączone urządzenia bezprzewodowe będą działały dłużej. Bluetooth 5.0 debiutował w 2016 roku, więc zdecydowana większość smartfonów i akcesoriów powinna mieć nawet nowszą wersję 5.1 czy 5.2. Standardem w nowych smartfonach już ze średniej półki jest NFC. Technologia ta umożliwia płatności zbliżeniowe czy szybkie parowanie z kompatybilnymi sprzętami bezprzewodowymi. Aby z niej skorzystać, trzeba aktywować ją w ustawieniach urządzenia, po czym zbliżyć odblokowanego smartfona do terminala lub kompatybilnych urządzeń. Temat łączności zamykają systemy nawigacji satelitarnej. Wśród nich najczęściej spotkać się można z GPS, Beidou, Galileo i GLONASS. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o innych smartfonowych technologiach i funkcjach, zachęcam do obejrzenia poprzedniego materiału z cyklu Wyjaśniamy technologię, gdzie mówiłem m.in. o wyświetlaczach, procesorach czy pamięci. Wydaje mi się, że omówiłem już wszystkie elementy współczesnych telefonów. Jeśli o czymś zapomniałem, koniecznie daj znać w komentarzu. Na koniec zachęcę do odwiedzenia naszej strony oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć!